Co zrobią gracze dla achievementa? Niektórzy nic, inni są w stanie zrobić cokolwiek, aby usłyszeć charakterystyczny dźwięk, czy wypełnić pasek osiągnięć do 100%. Achievementy nieraz ewoluowały w metarozmowę twórcy z graczem, testowały one granice wytrzymałości gracza, ale także potrafiły być formą obśmiania całej konwencji osiągnięć, bo co jeśli twórcy oczekują od nas, że zrobimy coś naprawdę złego? Oto 10 całkowicie opcjonalnych osiągnięć, które wymagały od nas tego, abyśmy zapomnieli o wyrzutach sumienia. Kolejność tych osiągnięć nie będzie przypadkowa, dlatego że posegregowaliśmy je wraz z wynikami ankiety przeprowadzonej w redakcji. 5 osób oddało od 1 do 10 punktów na każdą z czynności, a więc maksymalnie achievement może mieć 50 punktów w skali zła. Ale zaczynamy od tego, który zdobył ledwie 14. Nie wiem jak wy, ale gdyby ktoś z redakcji pierdnął na mnie w otwarty sposób, nie w żaden skryty, tak pewnie mógłbym się trochę obrazić, ale gdybym zobaczył, że ktoś z kolegów chodzi po redakcji i pierdzi na wszystkich, tak wiedziałbym, że grał za dużo w South Park Kijek Prawdy. South Park od zarania serialu testował granice dobrego smaku. Znany jest odcinek, w którym autorzy obśmiali to, że wygrali nagrodę Emmy. Między innymi trafia ona w czasie fabuły wielkie kupsko zrobione przez Randy'ego Marsha. Tak było. Kijek Prawdy okazał się zaś być najlepszą do tej pory grą z uniwersum South Park i obejmował takie achievementy jak Just Saying Hi, który wymaga właśnie opierdzenia wszystkich swoich kompanów. Do tego mamy inny, gdzie trzeba opierdzieć policjanta, dyrektorkę szkoły i Jezusa. Dokładnie tak. No i I Made This For You, co wymaga rzucenia w przeciwnika własnoręcznie czy własnodupnie uwiniętego stolca. Najmocniej przepraszam za natężenie głupoty w tym segmencie, ale miał być on znacznie później. Niestety głosowanie chłopaków całkowicie wywróciło program do góry nogami. I niech będzie, pierdolenie na ludzi to nie jest największa zbrodnia na świecie, ale dopiero zaczynamy. Tutaj musiałem zadać pytanie w nieodpowiedni sposób, bo stanie się arcyłotrem wyceniona na zaledwie 18 punktów. Otóż dwa achievementy z dwóch różnych gier wymagają stania się postacią znienawidzoną w świecie. Jeśli chodzi o Skyrima i Mistrza Przestępców, przedsięwzięcie jest nieco trudne. Otóż w każdej złości krainy Skyrim musimy dobić do nagrody za naszą głowę opiewającą na 1000 sztuk złota. Tak wysoka kara oznacza, że będziemy ścigani przez każdego strażnika. Wykonanie osiągnięcia wymaga mocnego samozaparcia i w sumie odgórnego, cynicznego planowania, że będziemy poszukiwani w każdym zakątku wirtualnego świata. Dla kontekstu oto jak wyceniane są w świecie gry poszczególne przestępstwa. Kradzież konia 50 sztuk złota, kradzież kieszonkowa 25 sztuk złota, ucieczka z więzienia 100 sztuk złota, morderstwo 1000. Jednym słowem, najłatwiej byłoby zabić po jednym niewinnym człowieku z każdej z 9 włości, a więc mamy na koncie 9 trupów. Tylko po to, by zdobyć odznakę. W Wampyrze zaś mamy doprowadzić do tego, aby znienawidził nas cały Londyn, co polega na piciu krwi z niewinnych i ogólnym oddaniu się klątwie kainowej, czy jak to zwą w grze, w najbardziej zezwierzęcony sposób. W poradnikach z achievementami pojawia się taka oto rada: zabijaj wszystkich cywilów, jakich spotkasz. Czy to naprawdę warte jest jedynie 9 i 8 miejsca? No cóż, najwyraźniej grzebanie komuś w spodniach jest znacznie gorsze. To klasyczna sytuacja z Falloutów. Zazwyczaj używaliśmy umiejętności kradzieży, aby podkraść coś komuś z ekwipunku. Natomiast co się stanie, jeśli użyjemy tej umiejętności na odwrót, a więc podrzucimy NPC-owi jakiś przedmiot, na przykład odbezpieczony granat? Ano otrzymujemy zbrodnię na poziomie 20 punktów, umiarkowanie paskudną. Kacper dał w tej kategorii nawet zaledwie 2 punkty, uznając, że nie jest to najbardziej podstępna forma zabójstwa, a do tego jest szybka i skuteczna. No i kto powiedział, że zrobimy to osobie, która na to nie zasłużyła? Niby tak, Kacprze, ale trzyma się z daleka od moich kieszeni. Okej, łotry, przebijamy 50% maksymalnych punktów do zdobycia i robimy to wraz z achievementem Kin Stealer, zwany po polsku Bratobójca, z gry Planescape Torment w wersji odświeżonej.
Może pamiętacie postać potencjalnego towarzysza Dakona, wojownika maga z tajemniczej rasy Gicerai. Walczy on specyficznym mieczem, który zmienia się zależnie od nastawienia i charakteru swojego posiadacza. I prowadząc odpowiednio rozmowy z Dakonem, możemy napełnić go poczuciem własnej wartości, albo traktować go jak śmiecia. Nazywać go niewolnikiem, tłamsić jego morale. W ten sposób z kolejnymi levelami Dakon będzie stawał się coraz bardziej posępny i dorobi się miecza w postaci właśnie bratobójcy. Swoją drogą bardzo dobrego dla wojownika, ale mniejsza z tym, bo żeby do tego dotrzeć, naprawdę trzeba wielokrotnie zachować się jak dupek, a umniejszanie wartości swoich kompanów to naprawdę podłość. I dlatego też Keenstealer otrzymał od nas 28 punktów. Światy postapo zawsze były pretekstem do opowiedzenia historii, w których z ludzi wychodzi najgorsze, albo i najlepsze. Seria Metro to opowieść o ludziach, którzy starają się przeżyć pomimo trudnych warunków, wszechobecnych faszystowskich i komunistycznych zbirów oraz zmutowanych stworów. Seria Metro, a przynajmniej dwie pierwsze części, bo w Exodus jeszcze dłużej nie grałem, miały sprytnie napisany ukryty system moralności, gdzie drobne decyzje sumowały nam się w wynik określający to, jakie otrzymamy zakończenie. I w Metro 2033 mamy okazję zdobyć achievement nazwany niepozornie realistą. Otóż mamy odmówić jałmużny pomocnemu dziecku oraz innym żebrakom w Rydze. Nie brzmi jakoś poważnie, a do tego możemy sobie naszą oszczędność wytłumaczyć na różne sposoby. No przecież jedna kula nic tu nie zmieni, nie dawaj ryby, daj wędkę i inne takie. Ale nasi redaktorzy myśleli inaczej, swoją drogą podobnie jak twórcy. Być może w okresie najcięższym potrzebni nam są bohaterowie nie realiści, ale idealiści właśnie, którzy mają złote serce. Ale okrucieństwo wobec ludzi jest czasem niczym przy okrucieństwie wobec zwierząt. Geralt poluje na potwory i nieraz są to potwory w wilczej skórze, a innym razem w krowiej, bo w dodatku serca z kamienia wprowadzono osiągnięcie murderer, po polsku krowobójca, które wymaga od nas zabicia 20 całkowicie niewinnych krów. Co w tym trudnego? Trudność polega co najwyżej na tym, aby znaleźć miejsce, w którym będzie sporo krów i będą się odpowiednio szybko respawnować. Ale niepozorny krowobójca trafił zaskakująco wysoko na listę z 35 punktami, bo jest przykładem losowej, bezsensownej przemocy, do tego niepasującej do postaci Wiedźmina, który przy całym swoim fachu dał się poznać jako człowiek albo mutant o miękkim sercu, znużony bezwzględnością i krótkowzrocznością ludzi. Wiedźmin, choć jakby nie patrzeć morderca do wynajęcia, nie jest psycholem, który czerpie z zabijania radość. Ale krowy miały też swoje praktyczne zastosowanie, to znaczy jeszcze w Białym Sadzie część graczy postanowiła grindować krowy i zbierać z nich skóry, aby sprzedać je z dużym zyskiem, przynajmniej jak na ten etap rozgrywki. Stąd CDEP wprowadził pewne zabezpieczenie. Przy zabiciu zbyt wielu krów pod rząd pojawiał się specjalny czart na wysokim poziomie, który przeważnie szybko rozprawiał się z Wiedźminem Krowobójcą. I słusznie. Jest coś w przemocy wobec wirtualnych zwierząt, co nieraz rusza nas bardziej niż przemoc wobec wirtualnych ludzi. Ale dlaczego tak jest, to pewnie temat na kompletnie inny odcinek. To prawdopodobnie najbardziej kontrowersyjny achievement na tej liście. Być może kojarzycie pewną westernową konwencję. Oto bandziory porywają ważną dla fabuły kobietę i przywiązują ją do torów. Pociąg zbliża się nieubłaganie, już nawet widać dym unoszący się z komina lokomotywy. Ale w ostatniej chwili pociąg się albo zatrzymuje, albo przybywa bohater, ratując nieszczęśnicę. Cały mit takiej dziwnej formy zadania śmierci pochodzi z wczesnej ery niemego kina, a ten scenariusz mogliśmy powtórzyć w Red Dead Redemption, tylko że w tym wypadku żaden heros na białym koniu nie mógł uratować ofiary. Dopiero przy rozjechaniu kobiety przez pociąg otrzymywaliśmy osiągnięcie. I powiedzcie mi, że John Marston nie był jednak nieco szurnięty. Wysokie miejsce tego achievementa w rankingu pokazuje też, że konkretna zbrodnia opisana krok po kroku wydaje nam się bardziej odstręczająca niż takie zostanie największym łotrem w świecie Skyrima, choć przecież taki największy łotr ofiar na koncie będzie miał pewnie więcej. Czy może być coś gorszego niż zdrada, wbicie noża w plecy swoim kompanom, znajomym, ukochanym? Na tych zasadach lojalności działają wszelkie grupy, w tym grupy przestępcze, gdzie wierność uznaje się za największą wartość, bo nikt nie chce, aby nagle jeden z towarzyszy w zbrodni stał się świadkiem koronnym.
A więc paranoja pomieszana z pielęgnowaniem kultu lojalności tworzy dziwną, mafijną mieszankę. W Kingdom Come mamy sporo dobrych questów, jedna ze ścieżek prowadzi nas w dziwnym kierunku. Otóż dwójka starych przyjaciół z rodzinnej miejscowości, Mateusz i Frycek, wchodzą na pewnym etapie na ścieżkę bandytyzmu. Początkowo okradają kumanów, ale z czasem mają chrapkę także na kradzież złota, które jest wynagrodzeniem dla pracowników kamieniołomu. No tak, ale zanim do tego dojdzie, musimy im najpierw pomóc znaleźć pracę i w ogóle rozpocząć serię niefortunnych questów. W naszym poradniku opisaliśmy poszczególne kroki. Jeden z nich obejmuje podrzucenie skradzionego złota karczmarzowi Andrzejowi, aby wrobić go w zbrodnię. Naprawdę podłe, bo ostatecznie nie wystarczy, że zdradzimy jedynie Andrzeja czy Mateusza i Frycka, ale musimy doprowadzić do tego, aby wszyscy trzej zostali powieszeni jednocześnie. I jak już popatrzymy sobie na trzy dyndające ciała na szubienicy, naszym oczom ukaże się achievement nazwany trafnie Judasz. Ten achievement jest swoją drogą jednym z trudniejszych do zdobycia, bo na Steamie zdobyło go zaledwie 0,8% graczy. No albo gracze mieli wyrzuty sumienia. Heavy Rain to prawdopodobnie najlepsza gra Davida Cage'a, w której wiele decyzji faktycznie wpływa na przebieg rozgrywki. A żeby zdobyć platynę w Heavy Rain, należy poznać wszystkie możliwe zakończenia. Opcji jest więc sporo, z czego jedna naprawdę paskudna. Otóż przy odpowiedniej selekcji złych wydarzeń jesteśmy w stanie doprowadzić do najgorszej kombinacji zakończeń wątków poszczególnych postaci. I w tym finale wszyscy bohaterowie giną, a seryjnemu mordercy dzieci wszystkie zbrodnie uchodzą płazem. I to o tyle słabe, że antagonista jest jednym z głównych bohaterów, żaden spoiler, mówiłem już o tym kiedyś, więc poznajemy go po fakcie jako postać zdolną do skrajnych manipulacji, między innymi wykorzystuje swoją wiedzę o rodzinach ofiar, aby zniszczyć dowody i zatrzeć po sobie ślady. A więc ilu z was pomogło mordercy dzieci cieszyć się długim i szczęśliwym życiem? Wstydzilibyście się. No i to dzisiaj na tyle. Jak wy oceniacie te 10 podłych osiągnięć? Jak posegregowalibyście je wedle własnej skali zła? No i co jeszcze okropnego zrobiliście, aby zdobyć achievement? Do następnego.